Kolejna, siódma już część spotkania z Sadom Oheradżem zatytułowanego Ukryta ścieżka oddania, czyli rozmowy na temat Raganoga Bhakti w oparciu o Hidden Paths of Devotion, rozmowy Narayana Maharaja z Bhaktami z Iskonu. Te rozmowy miały miejsce na początku lat 90. i jesteśmy w części pytań i odpowiedzi, zatem przechodzę do tłumaczenia. Jaka jest? Jaka jest niezwykłość naszej sampradai? Jaka jest niezwykłość Manjari? To gdzieś tutaj w tekście jest. Momencik, muszę znaleźć. Jaka jest niezwykłość Manjari? W naszej sampradai nikt nie chce być Saki Radiki. Oni wszyscy pragną zostać tylko jej Manjari. Czy rozumiecie to stwierdzenie? To jest Nimbarka. Nimbarka Sampradaya, tam pragną zostać Saki. W Gaudiya Sampradaya nikt nie pragnie zostać Saki. Ponieważ oni pragną bezpośredniego związku z Kryszną. Dlaczego nie? Dlaczego przyjmują schronienie Radiki? Ponieważ pragną mieć bezpośredni kontakt z Kryszną i to jest nastrój Chandravali. I oni są zazdrośni odnośnie Radiki. Dlaczego przyjmę schronienie Radiki? Jeśli nie przyjmę schronienia Radiki, wtedy łaska Guru Kripa nie wpływa na mnie. I wtedy nie mogę zrozumieć, czym jest łaska Guru. I tylko poprzez Jego łaskę możemy dojść do tego punktu i możemy to zrozumieć. Jedynie poprzez łaskę Guru. Nikt nie chce zostać Saki. Wszyscy chcą zostać Kinkari. Oni chcą tylko zostać jej Kinkari. To jest najmniejszy rodzaj służki Radharani. Taki najmniej istotny sługa, służka, najmniej istotna służka. I we śnie też nie pragnę myśleć o Krysznie. To jest mój ideał. Tylko Swami jest punktem czy celem mojego zainteresowania, przedmiotem mojego zainteresowania. To jest całkiem inna sadhana. To jest inna praktyka duchowa. Nikt nie może zmienić tego w naszym życiu. Wcześniej praktykowaliśmy taką sadhanę, że Kryszna jest najwyższym osobowym Bogiem. I wtedy
co się dzieje pewnego dnia? Że musimy to zapomnieć, to, że Kryszna jest najwyższym osobowym Bogiem. I po tym? I potem przychodzi następne zrozumienie, że tak naprawdę muszę zapomnieć o Krysznie. Jak to jest możliwe? Aby rozwinąć swoją świadomość, rozwinąć ją, musisz uczynić ten krok, przejść przez to. Ponieważ ta wątpliwość nie pojawia się w tobie. Ona nie pojawia się w tobie, ona nie będzie cię niepokoić. I kiedy będziesz całkowicie podporządkowana Radhice, wtedy taka myśl, jeśli się pojawi, ona nie będzie cię niepokoić w żaden sposób i nie będzie cię odciągać od twojego celu. Chcesz dać wszystko to, co może sprawić ci przyjemność. Czy rozumiecie to? Ponieważ jesteś tak lojalny względem Radharani, że chcesz zapomnieć o Krysznie. Ponieważ to pragnienie jest tak bardzo silne i tak bardzo skupione na Radhice. Czy rozumiecie moje słowa? Mówi Narayana Maharaj. Ktoś jest guru. Tamakrishna Goswami jest guru. I on jest nauczycielem. A Narayana Maharaj uczy go i w tym momencie staje się guru dla guru. Tak jak Raya Ramananda uczy Mahaprabhu w czasie ich rozmowy. I on także raduje się tą rozmową, ponieważ on jest częścią rasa tatwy, chociaż on jest starszy. On jest starszy, ale ja to mówię dla niego, ponieważ to sprawia mu przyjemność, ponieważ jest to rasa tatwa, jest to wiedza o rasie, o smaku. Jest to rasa, jest to smak. Is a rasa means if I'm a small baby, you will like to listen because it is an experience for your friend. To oznacza, że jeżeli jesteś małym dzieckiem, to lubisz słuchać, ponieważ doświadczasz pewnego rodzaju przyjemności z tego słuchania. Tak jak możesz słuchać historii o Vatsalya Rasie od Sanatani. Każdy powinien słuchać. Jeśli chcesz rozwinąć tą relację w swoim życiu, musisz słuchać o tym, od niej. Czyli kurz lotosowych stóp i słuchanie, to te dwie rzeczy są bardzo ważne. Widzicie? Śuddha Bhakta Charanarenu. To nie jest Sanyasi Charanarenu,
To jest Shuddha Bhakta Charanarenu, czyli czysty Bhakta. Nie, to nie jest sannyasi Charanarenu albo jakiś asceta Charanarenu. Shuddha Bhakta, czyli czysty Bhakta. Shuddha. Shuddha oznacza ten, który jest skupiony jedynie, który ma asthai bhav. Narottam tam śpiewa, że możesz mieszkać w lesie albo mieszkać w domu, że to nie ma znaczenia. Możesz być ascetą albo możesz być gospodarzem domu i żyć w rodzinie, to nie ma znaczenia. To oznacza, znaczenie ma to, jak bardzo jesteś przywiązany do radiki. Jak bardzo rozwiniesz uczucia i emocje w kierunku Rady i Kryszny. To jest ważne. Ale widzimy we Vrindavan, tak dla przykładu, że wielu wielbicieli ukrywa się i nie chce pokazać, co posiada. I taka jest cecha, taka jest jakość takich wielbicieli. W jaki sposób możemy coś uzyskać od nich, jeżeli oni ukrywają się? Kiedy łaska pojawi się, wtedy nasza wizja pojawi się również. I poprzez boskie wzrok będziemy mogli to zobaczyć. Oni wtedy nie mogą ukryć się przed nami. Oni nie są zwykłymi osobami. Oni są tymi, którzy posiadają miłość, oni nie są nauczającymi. My widzimy tych, którzy są nauczającymi. Musimy zmienić naszą wizję, musimy zacząć dostrzegać tych, którzy są kochającymi. Dlaczego ja tak wiele razy mówię o Jezusie? Ponieważ On jest tym, który kocha. I dlatego Go lubię. Ponieważ On posiada tą miłość. Każdy, kto kocha i jest kochany. I w ten sposób rozszerza tą miłość. I oni zwiększają naszą rasę, nasze poczucie smaku. Czy rozumiecie to? I poprzez życie duchowe powoduje, że nasza wizja jest coraz bardziej boska. To jest najwyższa osoba Boga. To jest najwyższy osobowy Bóg. Dlaczego Kryszna jest najwyższym osobowym Bogiem? Ponieważ on sprawia, że dostajemy taką wizję. I możemy widzieć, czym jest prawdziwa miłość i możemy dostrzegać ją. Duchowa miłość. Czy czytamy dalej? Czy wiecie, jakie jest znaczenie słowa kinkari? Tamar Krishna Maharaj. Sługa. Madhava Maharaj mówi. Służka, czy taka. Nie sługa, tylko służka. Jest różnica pomiędzy sługą a małą służką.
mała służka. Czyli taka kobieta. Czy żeńska służka, nie męski. Jest różnica pomiędzy tym, co jest żeńskie i tym, co jest męskie. To, co jest męskie, to jest to, czym jest materialna świadomość. I to jest męskie. Mogę być sługą? Ale służką mogę stać się wtedy, kiedy rozwinie się moja duchowa tożsamość. Jeśli ona się nie rozwinie, wtedy nie mogę stać się służką, żeńską służką. To oznacza, że taka służka jest żeńska, to oznacza duch, świadomość duszy, ponieważ dusza jest żeńskiego rodzaju. I to jest duchowa świadomość, duchowa tożsamość. Gurudev Bhaktivedanta Narayana Maharaj mówi, nie ma odpowiedniego słowa, które odpowiada w angielskim, które odpowiada temu słowu kinkari. Nie ma słowa, na które można by to przetłumaczyć. To jest takie piękne sanskryckie słowo, które oznacza coś bardzo miękkiego, bardzo pachnącego i bardzo słodkiego. Taka osoba jest zawsze pod wpływem zapachu Swamini, zapachu Radiki. Radharada Sudaniti bardzo dobrze opisuje to. Jest to zapach. Krishna is standing one time and the flavor, fragrance of Radhika went to the nose of Krishna. Pewnego razu w raju zapach Radhiki dostał się do nosa Krishny. I on zaczął biec w kierunku, z którego wydobywał się ten zapach. Ten zapach oznacza, że powinniśmy żyć w świadomości tego zapachu. Takiego zapachu. Mój nos pragnie tego, aby być cały czas doświadczać tego zapachu. I wtedy moje citta vritti, moja podświadomość, moja świadomość jest skupiona na tym. Dlaczego ofiarowujemy perfumy Swamini i Krishnie? Ponieważ ja zawsze pragnę być z Tobą, połączony z Tobą poprzez ten zapach. Dlaczego
Indri also wants to be with the fragrant of Chamuni. Naturą Kinkari jest to, że one pragną być zawsze również w tym zapachu Swamini, zapachu Radiski. Taka jest natura Kinkari. Czytaj to. Czytaj dalej. To jest tak piękne sanskryckie słowo, które oznacza coś, co jest bardzo miękkie, pachnące i bardzo słodkie. Miękkie jak radika, pachnące jak radika, miękkie jak radika i to jest słodycz. Ponieważ kinkari oznacza małą, drobną służkę swamini, radiki. Te wszystkie czynności mogą zmienić nasze życie i one wtedy zmienią nasze życie w ten sposób, że będziemy chcieli zostać właśnie kinkari z małą służką radiki. Takie są czynności i działania kinkari. Czytam dalej. Nie zrozumiesz tych tematów, czytając jedynie książki. Żadna książka nie wyjaśni tych prawd dla ciebie. Mówię wam, to jest piękna książka. Każdy powinien trzymać ją, czytać ją wielokrotnie i zrozumieć, o czym tu jest napisane. Powinien to zrozumieć. Czytaj dalej. Żadna książka nie wyjaśni tych praw w ten sposób, tak dobrze, jak ta nasza rozmowa na ten temat. Ponieważ te rozmowy są tak bardzo wartościowe. Przez rozmawianie tego ze mną możesz zrozumieć więcej, znacznie, znacznie więcej, niż ktoś może zrozumieć jedynie poprzez czytanie książki, czy czytanie książek. Dlaczego? Ponieważ uczuć nie możesz zrozumieć poprzez logikę czy filozofię. Tak jak smak czy zapach. Jakie jest znaczenie smaku czy zapachu? Jak chcesz to opisać? Widzisz słodycz radiki, ale słodycz kinkari? Skąd ona pochodzi? Skąd pochodzi słodycz kinkari? Jak należy praktykować, aby stać się tak słodkim? Ten zapach pochodzi ze Swamini i to jest właśnie ta łaska. Łaska Radharani. Ten zapach oznacza, że umysł jest skupiony jedynie na tym zapachu. Tak jak na dłoń posmarujesz jakiegoś rodzaju perfumę, wtedy pachniesz tym zapachem, twoje ubranie pachnie tym zapachem i twój umysł pachnie tym zapachem i czuje ten zapach. I jeżeli inni będą czuć ten zapach, ich umysł także uda się w kierunku tego zapachu. Altri odori, altre fragranze, la mente la associeranno a qualcosa, da dove proviene questo profumo.
To jest ten zapach. To jest ta jedność, zjednoczenie. To w każdej chwili jestem zjednoczony z Tobą, Swamini. Chcę być Twoim cieniem w każdej chwili. I w każdej chwili jestem Twoim cieniem, nie mogę żyć bez Ciebie. To jest to zjednoczenie. Dwoje staje się jednym. To oznacza, że zjednoczenie oznacza, że uczucia, emocje są takie same. Czy rozumiecie to? Czytaj dalej. Madhava Maharaj mówi: te prawdy mogą być tylko objawione poprzez doświadczenie. Musisz to urzeczywistnić, musisz to doświadczyć. Musisz iść. Musisz wejść w to. Wejść w tą rasę. Mamy tutaj książkę Radharada Sudhanidhi. Ktoś ma ten egzemplarz? Jeśli ktoś może, to przynieście. Musisz wejść do środka tych tematów. Czytaj dalej. Śrila Gurudev Narayana Maharaj mówi dalej. Ja nie mogę powiedzieć, że posiadam jakiekolwiek doświadczenie czy urzeczywistnienie w tym zakresie. Ale mogę powiedzieć, że posiadam łaskę Guru i łaskę mojego Gurudeva. I to jest łaska. I w ten sposób pojawia się doświadczenie. W pierwszym wersecie Vilapa Kusumanjali jak przeczytacie Vilapa Kusumanjali, to wtedy zrozumiecie wszystko na ten temat. Czytamy dalej. Raghunath Das Goswami mówi, że tak jak mąż Rupy Manjari jest z daleka od domu, on widzi znaki na jej ustach, na jej wargach. W jaki sposób to pojawiło się, w jaki sposób się to zamanifestowało? To nie jest tak, że Krishna całował Rupę Manjari. On całował Śrimati Radhikę. I dlatego Śrimati Radhika posiada te znaki na swoich ustach. Ale te znaki natychmiast również pojawiają się na ustach Rupy Manjari. To jest zjednoczenie. To jest jednoczenie. Ponieważ Kinkari posiada zjednoczenie, taką bliskość z Radhiką, kiedy Krishna całuje albo ugryzie wargę Radhiki, wtedy ten znak, ten ślad ugryzienia pojawia się również na Rupie Manjari. I to jest Guru Bandana, jest to opisane w Vilapa Kusumanjali. To jest Guru Bandana. To jest pierwsza linia, od której zaczyna się pierwsze zdanie, od którego zaczyna się Vilapa Kusumanjali. I tak głębokie jest to tekst.
To jest Guru Bandana. Czyli inicjacja. Czyli rozpoczęcie. To jest Raga Bhakti, moi drodzy. Musisz poprzez słuchanie rozwinąć ten nastrój. Nasza uwarunkowana sytuacja stanie się oczyszczona i stanie się nieuwarunkowana. Takie jest piękno tej relacji. Jeszcze czytaj jedną linijkę więcej. Ale te znaki, które pojawiają się na twarzy i ciele Śrimati Radharani, nie pojawiają się na ciele Lality i Vishakhi. One przychodzą tylko i tylko, ale wszystkie przychodzą, wszystkie pojawiają się na Mandżari. My jesteśmy zwolennikami Rupy Goswamiego, który jest Rupą Mandżari. Czy rozumiesz to? To jest ustanowione, to jest pewne. Koniec części siódmej, ciąg dalszy nastąpi. Jai, jai, Shri Radhe.